No cześć. Jeżeli chodzi o zwierzaki, które mam, no to pierwsza wersja klatki, która została dla nich przygotowana, były dwie wersje tego. Na samym początku dostały klatkę właśnie z półkami ze sklejki, to co było w komplecie. Krótko to wytrzymało, no ale niestety zwierzęta przyszły w takim czasie, zostały zakupione, że no pogoda nie pozwoliła mi na ścięcie żadnych gałęzi, przyniesienie do domu, a te, które były, musiały podeschnąć, więc no chwilę trwało, nim dostały nowe wyposażenie. Przez ten czas zdążyły się u mnie zaaklimatyzować, więc jeżeli chcecie zakupić takie zwierzaki, to albo od razu przygotujcie sobie gałęzie i jak najbardziej naturalne kryjówki dla nich, albo po prostu, jak już nie macie takiej możliwości, to zróbcie tak, jak ja zrobiłem, bo mi się nie udało przez pogodę. Zostawcie je w tej klatce na jakieś 2 tygodnie, na spokojnie, żeby się do Was przyzwyczaiły, do zapachu, do karmienia. U mnie akurat miałem tyle szczęścia, że nie uciekały, ale nie dawały się łapać bardzo długo. Teraz po 5-6 miesiącach dają się podnieść, ale to jest wszystko spowodowane tym, że no zwierzęta są stadne, przebywają w swoim towarzystwie, swojego gatunku, więc do ludzi tak nie lgną, ale nie gryzą, dają się podnieść na spokojnie, więc jest fajnie. Jeżeli chodzi o drugą wersję tej klatki, to przebudowałem ją w ciągu 2 tygodni. Zrobiłem im 2 piętra, takie ala, i była jedna półka wyżej, na której był kołowrotek. W nowej wersji klatki też tam jest ten kołowrotek, na tej samej półce, w tym samym miejscu, na tej samej wysokości. Natomiast z lewej strony były gałęzie, które do dzisiaj są pospinane ze sobą w taki gąszcz. I nad tym są porobione były półki, półeczki, na które wskakiwały. Miały dzięki temu dostęp i do półki u góry, i do półek na dole. Trzeba pamiętać, że nie może zabraknąć oczywiście w klatce na wybiegu pojemnika z piaskiem. Jeżeli chodzi o ten pojemnik z piaskiem, to trzeba wziąć i no nie możemy go zostawić na dłużej, bo zwierzaki mają tendencję do zakopywania sobie tego piasku. Wiem, że jeden dzień to jest maks. Jak zostawimy na 2 dni, to już potem trzeba niestety, ale z tego pojemnika wyrzucać trociny. Najlepszy byłby pojemnik powieszony. Miałem taki rogowy, fajny, duży, dla świnek morskich. No to go niestety, ale zezarły. Obgryzły go, no i pojemnik wyleciał. Nawet nie wiem, gdzie jest, czy już jest na śmietniku, czy coś z niego miałem w planach zrobić innego. Natomiast aktualnie głębszy talerz robi za piaskownicę dla nich. No one są czystymi zwierzętami, więc to potrzebują. Jeżeli zakupujecie właśnie myszoskoczki, to zastanówcie się, ile ich chcecie, bo łączenie myszoskoczków jest no stresujące. Jeżeli ktoś nigdy nie łączył żadnych zwierząt, świnek morskich ani innych, no to nie róbcie tego. Najlepiej kupić samice albo samce. Samice są łagodniejsze i co najmniej 2 sztuki. Polecam właśnie w ten sposób kupowanie zwierzaków z jednego miotu, bo nawet jeżeli u mnie aktualnie odbywały się jakieś tam sprzeczki, większe bądź mniejsze bijatyki, no to one szybko dochodzą do porozumienia, te zwierzaki ustalają hierarchię i jest święty spokój. No dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Hej!